Witamy bardzo serdecznie. Paweł Tkaczyk. Marek Jankowski. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma, którego możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.media.pl lub www.maławielkafirma.pl. Tytuł dzisiejszego odcinka: bardziej skuteczna reklama. Jak zwiększyć efektywność naszej reklamy? Będzie nam patronować dzisiaj niejaka Aida. Aida Giuseppe Verdiego? Nie, Aida jakichś tam innych pewnie kolesi. Verdiego wśród nich nie było. Chodzi o znaną powszechnie zasadę w świecie reklamowym, która jest jakby schematem budowy reklamy, która działa. Reklama, która działa, jak uczą klasycy, składa się z czterech elementów. Pierwszy to jest attraction, czyli przyciągnięcie uwagi. Drugi to jest interest, czyli zainteresowanie odbiorcy. Trzeci to jest desire, czyli wywołanie w nim pragnienia nabycia oferowanej rzeczy lub usługi. I czwarty element, action, czyli skłonienie go do działania, do tego, żeby wykonał telefon, wszedł na stronę internetową, zamówił, zapłacił i tak dalej. Ale jeżeli dobrze znacie tę zasadę, to nie wyłączajcie się w tym momencie, dlatego że tak naprawdę potraktujemy ją w sposób dość twórczy i będzie ona właściwie tylko szkieletem do rozważania na temat tego, jak sprawić, żeby nasze reklamy były bardziej skuteczne. No właśnie, zacznijmy od attraction, czyli od przyciągnięcia uwagi. Pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, kiedy tworzymy naszą reklamę, jest taka. Reklama powinna oferować korzyści. A nie reklama dźwignią handlu? To też, ale reklama powinna, to jest inny klasyk, reklama powinna oferować korzyści i teraz reklama oferuje korzyści konsumentowi, czyli temu, kto ją czyta. Nam to oczywiście też, ale to jakby dygresja. I powinniśmy ją pisać z punktu widzenia konsumenta. Powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co ja będę z tego miał. Że już wszedłeś w interest tak naprawdę. Nie. Chodzi mi o to, że jeśli zamierzasz przyciągnąć uwagę konsumenta, właśnie wykonać to attraction, to musisz przyciągnąć uwagę w taki sposób, żeby to konsumenta jakby właśnie dotyczyło. Więc pisanie o sobie, jesteśmy największą firmą handlową na Dolnym Śląsku, jakby zawsze kończy się tym, że konsument czyta to i mówi, a co mnie to obchodzi? Oferujemy 15 typów wózków widłowych, konsument mówi, a co mnie to obchodzi? Więc jeśli nie jesteś w stanie zwrócić jego uwagi w taki sposób, żeby dotyczyło to bezpośrednio jego, czyli nie wiem, zarób 15 dodatkowych złotych dziennie, czy oszczędź jeszcze 15 dodatkowych złotych dziennie i tak dalej, to jest coś, co sprawi, że ja powiem, o, to jest coś, co może mnie zainteresować, będę czytał dalej. Mam wrażenie, że niektóre agencje reklamowe takie bardzo kreatywne i takie oferujące, że tak powiem, usługi bardzo, bardzo takie wymyślne i oryginalne, tak naprawdę idą właśnie w to pierwsze A, w to attraction. Dlatego, że pamiętam, kiedy rozpoczęła się seria reklam Plusa z Mumio, to właśnie zarzucano im, że owszem, one są bardzo atrakcyjne, przyciągają uwagę, ludzie je chętnie oglądają, natomiast one handlowo są kiepskie. No tu okazuje się, że konsument nie jest głupi, konsument wie, co jest tak naprawdę reklamowane. Nie trzeba mu tego zawsze mówić, jak krowie na rowie. Natomiast powiem ci, dlaczego zaskakujące reklamy działają. Działają dlatego, że to jest zakodowane w genach mamy. Chip Heath i Dan Heath, goście, którzy napisali książkę Made to Stick, zrobili rewelacyjne analizy właśnie tego, czy może nie oni je zrobili, ale oni je opisali. Przyporządkowywali emocje do określonych działań. I teraz my zwykle pracujemy na tak zwanym, jeśli chodzi o myślenie, tak zwanym trybie jałowym. Mamy różne schematy, w które wpisujemy sobie różne rzeczy. Jeśli coś znamy, to nie przywiązujemy do tego uwagi, traktujemy to jako znane, dobra, wiemy, co będzie dalej. Jeśli człowieka zaskoczymy, ta maszyna do przewidywania przyszłości, ta maszyna, która mówi, wiem, co będzie dalej, zostaje wyłączona i człowiek zaczyna się uczyć, nastawia się na przyswajanie nowej wiedzy. I tylko wtedy możemy zmienić jego zachowania, skłonić go do podjęcia jakiegoś działania, jeśli go zaskoczymy. To zaskoczenie nie może być wzięte z sufitu, tak? Czyli gdyby na przykład, nie wiem, w bloku reklamowym leciała reklama, nie wiem, stada owiec i one by reklamowały telefony, to oczywiście nie miałoby to nic wspólnego, ale jeśli tam się pojawi choćby konotacja, tak jak powiedziałeś o tym Mumio, pojawi się konotacja z telefonami, czy że akcja dzieje się w salonie Plusa, czy że cokolwiek innego, to konsument jest już na tyle inteligentny, że wie, o co chodzi, natomiast tak jak oglądał blok reklamowy i mówi bla, 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 kolejna reklama, to w momencie, kiedy widzi kabaret Mumio, wyłącza mu się maszyna do przewidywania przyszłości, mówi o, coś nowego, będę oglądał. Ale powiem ci, dlaczego z tym attraction łatwo przeholować, bo słuchałem cię i przypomniała mi się reklama, która ostatnio biegła w telewizji i pamiętam
ten właśnie attraction z tej reklamy, a w ogóle nie pamiętam, czego to jest reklama. No i to jest właśnie to wyrwanie z kontekstu. Jeśli jest za bardzo wyrwane z kontekstu, my jak najbardziej to zapamiętamy. Ale wiesz, jaka to jest reklama? To na Golden Line tam oni dyskutują teraz. Tutaj z panią, która ma, że tak powiem, krzaczory pod pachą. Aha, czyli Simplusa na Malenę stylizowana. Być może. Być może, znaczy... Jak teraz bo mi to powiedziałeś? Po nie rozumiesz i do tego wiesz, oni tam wszystko mówią. Aha, to teraz jak mi to powiedziałeś, to sobie usmysłowiłem, że to jest reklama Simplusa, bo skojarzyłem z tymi reklamami tam, że no dziecko właśnie. Z horroru i tak dla dalej. Dla mnie jakby ona jest częścią serii i jest tak. w porządku. Natomiast jak sobie przypominałem, to pamiętałem tylko tę pachę nieogoloną i kompletnie nie pamiętałem marki, więc tutaj trzeba uważać, bo z tym attraction można przeholować, ale trochę teraz my przeholowaliśmy, bo poszliśmy w reklamę taką telewizyjną, a no w końcu... No nie, no to ma zastosowanie do każdej reklamy. To w reklamie prasowej też, jeśli pokażesz zdjęcie, które jakby jest zupełnie wyrwane z kontekstu, no bo to jest tak, jeśli reklamuję usługę bankową, to pokazuję panią uśmiechniętą, która siedzi za biurkiem i uśmiecha się do mnie i ja praktycznie przewracam stronę, tak? Natomiast jeśli... Lub puszczam pawia. No właśnie, natomiast jeśli pokażę faceta z kubłem do śmieci na głowie, i do tego jeszcze będzie hasło, które jakby powiązuje to z treścią ofertą. Reklamy, to się okaże, że może rzeczywiście można i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to zaskoczenie działa w każdym medium. I dobrze, bo tutaj wspomniałeś o jeszcze jednej rzeczy, na którą zwracał uwagę również klasyk David Ogilvy, czyli hasło, reklama prasowa, reklama, no, czy na ulotce, czy jakakolwiek drukowana reklama, musi mieć slogan, musi mieć hasło, które przyciągnie uwagę czytelnika, dlatego że on, jeżeli widzi sam obrazek, to mu nic nie mówi. Obrazek jest wyrwany z kontekstu, dokładnie, natomiast my postrzegamy, czy dostrzegamy te reklamy etapami. I jeśli obrazek mnie zainteresuje, to ja będę chciał wiedzieć, czego on dotyczy, czy będę chciał nadać mu kontekst, przeczytam slogan. Jeśli tego sloganu nie będzie, tylko będzie tam już od razu kolumna tekstu, który ja muszę przeczytać, to ja się nie zainteresuję. Ogilvy mówił, że jeżeli ktoś nie umieszcza sloganu w reklamie drukowanej, to jest debilem. No, więc my się jakby pod tym podpisujemy. Dobrze, pierwszą literkę, czyli A, attraction, przyciągnięcie uwagi mamy z grubsza za sobą, chociaż to oczywiście temat rzeka. Natomiast drugie I, czyli interest, przyciągnięcie uwagi, no i to już jest chyba trudniejsze zadanie, bo o ile zaszokować, zaskoczyć, no to jeszcze jak człowiek pogłuskuje, to jest w stanie to zrobić, to przyciągnąć uwagę, to rzeczywiście już jest wyzwanie. Powiem ci tak, konkret przyciąga uwagę. To znaczy, że jeśli... ja się odnoszę w reklamie do jakiejś korzyści, którą klient miałby mieć z skorzystania z mojego produktu lub usługi, to ja powinienem tę korzyść przedstawić jak najbardziej konkretnie. Czyli nie zdobądź dodatkowy dochód pasywny dla swojej firmy czy coś takiego, tylko dodatkowe 50 zł co miesiąc. No i to jest zupełnie jakby inny poziom zainteresowania niż kiedy mówimy o ogółach. Tak samo firmy się tego boją. Firmy się tego boją, dlatego że miałem kiedyś taki przypadek właśnie, że pracowałem nad reklamą dla takiej firmy, która oferuje automaty sprzedające różnego rodzaju. I proponowałem im, oni tam chcieli oczywiście pokazać te automaty w tej reklamie, no i tam podać adres firmy i napisać, że tutaj oferujemy automaty w szerokim asortymencie, bla, bla, bla. Więc ja im zaproponowałem, żeby tam umieścić takie hasło. Nie pamiętam teraz słowo w słowo, ale coś w stylu dodatkowe 250 zł miesięcznie bez żadnego wysiłku. I oni... powiedzieli, ok, hasło tak, ale nie, bo to może być raz 250, raz 500, raz 100, więc tutaj nie można tak powiedzieć i dali hasło dodatkowe zyski dla twojej firmy. No, dokładnie tak jak mówiłem. Rozmyli to zupełnie. No. Natomiast tutaj jakby firmy idą dwiema drogami. Jedne idą tym właśnie rozmyciem, natomiast inne firmy zasłaniają się kluczkami prawnymi. Czyli teraz jeśli oglądasz reklamę z Justyną Steczkowską, gdzie ona mówi, że się chce założyć z każdym coś tam, że szampon zacznie, to w momencie, kiedy ona mówi, ona podaje duży konkret, tak? Czyli ona mówi, po 3 tygodniach nie masz łupieżu, albo zwracamy ci kasę. Natomiast jeśli patrzysz na to, co się pojawia małymi literkami w czasie tej reklamy, to jest, zwracamy kasę za, nie wiem, do 6 zakupów, czyli nie możesz sobie nakupić tych szamponów ile wlezie, tylko coś tam. Czy jeszcze, w każdym razie, no są małe literki, ale ludzie nie zwracają uwagi na te małe literki, tylko zwracają właśnie uwagę na konkret. Ale jeszcze, no rozumiem, że to jest zabezpieczenie przed jakimś nadużyciem, żeby ktoś rzeczywiście tutaj, no bo przy zdrowych zmysłach wykorzystasz więcej niż 6 szamponów w 3 tygodnie, no nie. Znaczy, wiesz, zabezpieczenie, ale... nie, to jest kwestia jakby też języka reklamy. Ale tak? dla mnie małe literki
najbardziej wkurzające są wtedy, kiedy widzę reklamę jakiejś tam sieci komórkowej, mam napisane, nie wiem, połączenia 25 groszy do wszystkich i mam malutkimi literkami, nie dotyczy Play. I co innego, zupełnie, nie wiem, bardzo mi się podoba, jak słynna reklama Heja, która mówiła do wszystkich tani, do Play drożej. To było jasno, wprost powiedziane, a nie jakieś tutaj, nie wiem, albo jak z kolei w drugą stronę Play się reklamuje, mamy wszystkie telefony na billboardzie, wielkie hasło, a tam z boku malutkimi literkami, których nikt nie przeczyta na billboardzie, który jest 10 metrów nad ziemią, jest napisane, jakbyś sobie, nie wiem, tam wziął lornetkę, jest napisane, że nie dotyczy to aparatów telefonicznych, które mają na wyłączność różne inne sieci telefonii komórkowej. Mamy wszystkie, no to... ale oprócz tych, których nie mam. Ale po jaką cholerę się reklamować mam wszystkie, skoro nie mam wszystkich? No właśnie, dlaczego po to, nie że ludzie zwracają uwagę na konkret. Tak samo jest z reklamami kosmetyków. To znaczy, że jeśli widzę na billboardzie reklamę widocznie zmniejszone zmarszczki w ciągu 3 tygodni, to jest konkret, pod którym ja się jestem w stanie podpisać, a małymi literami jest napisane albo tak, test in vitro, tak, czyli w ogóle to w probówce się zmniejszają zmarszczki, nie na człowieku. Albo test samooceny 6 kobiet i tak dalej, i tak dalej. Czyli zmniejszają się dlatego, że no, powiedziałyśmy sobie, że się zmniejszają. Ale na tym to polega, czyli abstrahując zupełnie od małych literek na reklamach, ten konkret zwraca uwagę i jeśli możesz zaoferować w reklamie coś konkretnego, to na pewno przyciągniesz bardziej uwagę niż podając jakiś tam ogół i tak dalej. No tak, no tutaj w zasadzie... Każdy konkret no, zwykle chyba musi być jakoś obwarowany. Jest obwarowany, no bo doświadczenia są różne, tak? Amerykanie mają takie przysłowie your mileage may vary, tak? Czyli twoje... To chodzi o to, że oni mieli kiedyś taki straszny pęd na samochody oszczędne i firmy się prześcigały w tym, ile samochód przejdzie na jednym galonie, tak? I w każdej takiej reklamie właśnie było, że ta ilość, którą ty przejedziesz, to się może różnić od tego, co my podajemy w reklamie. I to jest jakby już przysłowiowe. Dobrze, trzecia literka D jak desire. No właśnie. Jeśli tworzysz reklamę, musisz sprawić, żeby ludzie pożądali tego, co ty oferujesz. W jaki sposób można jakby podkręcić to pożądanie? Bardzo prosty. Telewizor tańszy o 1000 zł tylko do niedzieli. Dokładnie. Ograniczając ofertę, czy ilościowo, czy czasowo, czy terytorialnie. Nie wiem, MediaMarkt robi, Wrocław kupuje bez VAT-u. Tak? Czyli jest to, co prawda, takie troszeczkę naciągane, dlatego, że jeśli ja mieszkam w Wrocławiu, to ja nie pojadę do Bydgoszczy, do MediaMarktu. Zwłaszcza, że prawdopodobnie w tym samym czasie w Bydgoszczy latają reklamy Bydgoszcz kupuje bez VAT-u. No właśnie, ale nawet gdyby latały tydzień po tygodniu, to ja i tak nie pojadę do tej Bydgoszczy za tym telewizorem, bo transport mi się nie opłaca. Ale właśnie ograniczenie w jakiś sposób tej reklamy sprawi, że no, ludzie będą bardziej tego pożądać. My zawsze pożądamy bardziej tego, co jest niedostępne. Poza tym takim elementem wywołującym pożądanie są też różnego rodzaju bonusy. No i tutaj wystarczy odpalić sobie Mango TV albo inne telezakupy i u nich zawsze jest tak, że sprzedają ci na przykład komplet szklanek, ale w trakcie tej reklamy okazuje się, że do tego kompletu szklanek dostaniesz gratis, jeżeli zamówisz w ciągu 2 tygodni ostrzałkę do noży, a w dodatku mało tego, bo komplet szklanek i ostrzałka do noży to jest zarąbisty zestaw, ale jeżeli zamówisz w ciągu tygodnia, to jeszcze ściereczkę i jeszcze dodatkowo rękawicę kuchenną, a nawet tylko w tej specjalnej telewizyjnej ofercie również miotełka do kurzu. No właśnie, my nałogowo oglądamy TV Shopy, dlatego że wbrew pozorom tam jest strasznie dużo psychologii włożone w produkcję takiej reklamy. Także ja wiem, że to co mówimy jakby zalatuje TV Shopem strasznie, ale można to ułożyć kreatywnie w taki sposób, żeby to rzeczywiście działało, a no, tym nie było takie ordynarne. Ale jeżeli się człowiek nad tym odrobinę zastanowi, no to takie mango, jeżeli ono tego nie sprzeda przez telewizję, to nie sprzeda. W ogóle. A więc te chwyty, które oni stosują, oczywiście one w większości inteligentnych ludzi mogą się wydawać prostackie i głupie, ale one muszą działać, bo inaczej ich by nie było na rynku. No i poza tym ja pożądam gazel freestyle, tak? Już strasznie. Co to jest gazel freestyle? Nie wiem, jakieś takie coś do ćwiczeń, że tam się bujasz i... No. To rzeczywiście oglądasz to. No oglądam, no mówię ci, że... Ja sobie nawet nie zakolowałem w telewizorze, żeby tak? wiesz, jak to jest, człowiek się wciągnie, potem nie, siedział, oglądał i kupował. To jest, wiesz... To jest jak szkoła, kartą kredytową. To jest szkoła reklamy. Tak, nie, naprawdę trzeba się przyglądać tym reklamom od czasu do czasu, bo rzeczywiście sporo się można nauczyć. Są też takie elementy,
a propos jeszcze nawet bardziej interest niż desire, mhm. ale są takie rzeczy, które dawno temu już wielokrotnie przebadano mhm. i wyciągnięto z nich wnioski co do skuteczności reklam. Mhm. I jedna z takich rzeczy mówi, że nagłówek powinien tam mieć, prawda, nie za dużo i nie za mało tak. słów, że w wierszu powinno być tyle, a nie tyle liter, że powinno to być podzielone najlepiej na trzy kolumny, że tekst mhm. powinien być wyjustowany, a nie wyrównany do lewej, a broń może nie do prawej, ani nie wycentrowany, bo to w ogóle katastrofa i nikt wtedy tego nie przeczyta. To ja ci też powiem jako projektant, że nie. Tak. No właśnie, no i to są też rzeczy, które działają, natomiast to, że udowodniono wielokrotnie, że najlepiej czytelny jest czarny tekst na białym tle, mhm. to wcale nie znaczy, że jeżeli zrobimy reklamę w kontrze, to ona się nie sprawdzi. Nie, no jeśli łamiesz się... reguły, to łamie, ale bądź świadomy tego, co robisz, tak? No bo jeśli robisz czerwony tekst na zielonym tle, to znaczy, że w ogóle nie masz zielonego pojęcia, co robisz. Ani czerwonego. Nomen omen zielonego właśnie. Natomiast a propos jeszcze tego, co badania mówią i tak dalej, Robert Cialdini opisał badania, które mówią, że najlepiej pamiętamy teksty rymowane, hasła rymowane w każdym razie. Może nie całe teksty, ale hasła. Ja pamiętam rymowane. Tekst. Tak, cały tekst. Mariola ma oczy piwne, Mariola oko nie, już dziękuję. A w oczach błyski przedziwne, jak słońce brzęczące w jęczmieniu. Myślisz, że to piwo jeszcze istnieje? Cienie zielone pnączy po włosach jej się, na włosach jej się ścielą, kropla, słońca się kropla sączy przez gęste liście chmielu. Mariola tym cię zaskoczy, że taka słoneczna jest w cieniu, Mariola ma piwne oczy, okocim spojrzeniu. Rany. Ale to naprawdę, to jest reklama, a nie masz tego wytatuowanego nigdzie? A nie będę tutaj się odsłaniał. To jest reklama, która latała z 10 lat temu, aha. a ja po prostu pamiętam ją do dziś. No nie, ale tutaj właśnie chodzi o to, że zapamiętujemy... Stary, powiem ci jeszcze lepszy numer. Reklama... Znasz jeszcze dłuższy wierszyk. Nie, znam krótszy wierszyk, ale taki, który latał dużo krócej mhm. i dotyczy, bo jeszcze no piwo, no można mieć mhm. tam sentyment, prawda, mhm. być emocjonalnie związanym. No jeździłem kiedyś tam przez no. Brzesko, więc browar Okocim może być mhm. mi bliski. No. Natomiast pamiętam jeszcze inną reklamę, też rymowaną, mhm. radiową, która brzmiała tak. Raz pewien pan z miasta Gorlice safari rajd wygrał w Afryce. I choć ogromnie było gorąco, ukończył rajd śpiewająco. Dzięki silnika płynnej muzyce. To jest nawet limeryk. Limeryk, no właśnie. A potem było jeszcze, żeby było śmieszniej, jeszcze do tego dobudowali rybę, aha. dzięki silnika płynnej muzyce, oleje rafinerii nafty Glimar Gorlice. Muzyka silnika. Takie są historie. Rewelacja. No więc nie nadużywajcie, ale pamiętajcie... Też rymnąłem. Pięknie. Ale rym jest jakby przydatnym narzędziem. Tylko, że jest jedna sprawa, tak sobie to teraz uświadomiłem, a propos też tego, co mówiliśmy poprzednio na temat badań i tego, że tutaj może być duży odzew z reklamy, aha. ale mała sprzedaż, to ja pamiętam te wierszyki, aha. ale nigdy nie kupiłem oleju rafinerii nafty Glimar. Jest to kwestia tego, że właśnie buduje się świadomość marki, tak? Czy może niekoniecznie przekłada się to na sprzedaż, ale znowu, wracamy do czegoś takiego. Syndrom inżyniera Mamonia. Ludzie kupują produkty, o których już słyszeli. Czyli gdybyś stał przed półką sklepową i widział ten olej, to powiedziałbyś, pamiętam go, tak? Może go nie kupię, ale pamiętam. Dużo bardziej rozważam jego zakup niż ten z rafinerii Giżycko, o którym w życiu nie słyszałem. Powiem to tak, gdybym stał przed półką, gdzie stałyby różne oleje i to byłby jedyny, który bym znał, to bym na pewno go wybrał. No więc właśnie. Natomiast gdyby były, no i tak samo z piwem, no gdybym uh-huh. akurat na piwo, no to tam znam, no bo uh-huh. Okocim, że tak powiem, nie jest mi obcy, chociaż to nie jest moja ulubiona marka, ale rzeczywiście tak to działa. No, jeżeli człowiek jest nieświadomy i nie zna danej kategorii produktów, to ten reklamowany z pewnością najchętniej, najłatwiej wybierze. Dobra. Kolejnym elementem, ostatnim właściwie, o którym chcieliśmy powiedzieć, jest action. Action. Czyli film akcji. Film akcji, akcja, którą należy podjąć, kiedy właśnie klient kończy czytać reklamę. Najgorsze, co ludzie robią, kiedy projektują reklamy, czy kiedy zlecają produkcję reklamy, to jest zostawianie klienta z niczym. Tak? Czyli mam reklamę, na której jest właśnie 15 wózków widłowych i logo producenta i jest napisane produkujemy świetne wózki widłowe. Co mnie to obchodzi, to jest raz. Natomiast co ja mam zrobić? Jeśli ja oglądam reklamę, to ona powinna mnie zostawiać z jakąś akcją, którą mam wykonać. Czyli na przykład zamów bezpłatny katalog i numer telefonu. Dokładnie, albo adres tak. e-mail, albo tam skorzystaj ze specjalnej aha. oferty na naszej stronie internetowej i adres strony no internetowej. Właśnie. Wracając do tego TV Shopu, to właśnie zadzwoń teraz, to jest element akcji. On też jest jakby dowartościowywany tym, że dostaniesz więcej w momencie, kiedy zadzwonisz w tej właśnie chwili i w reklamie
prasowej czy w jakiejkolwiek innej też można coś takiego zrobić, natomiast właśnie trzeba pamiętać o tym, żeby klienta nie zostawiać z niczym, żeby wykonać, żeby mieć ten element akcji. No i ważne jest to, że jeżeli korzystamy z takiej reklamy, powiedzmy, no chyba Merlin, czy jakiś tam inny sklep, księgarnia internetowa, działa w ten sposób, że jeżeli wpiszesz tytuł książki w Google, to wyskakują ci reklamy i między innymi tytuł tej książki na pasku i tutaj kup sobie w Merlinie, prawda? Klikasz i teraz, jeżeli otworzy ci się strona merlin.pl, strona główna, To cały ten element akcji jest zgubiony, bo ty wykonałeś akcję z poprzedniej reklamy, natomiast zostałeś wpuszczony jakby w tunel kolejnej akcji, czy kolejnej reklamy, czyli kolejna to AIDA i tak dalej, i tak dalej. I co powinieneś zrobić? Teraz powinieneś wykonać akcję, kupić książkę. Jeśli znajdziesz się na głównej stronie merlin.pl, to musisz znowu wpisać tytuł książki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, internet jest już na tyle fajnym medium, że on dokładnie wie, jaką ty akcję wykonałeś. A jak więc... spróbuj to zrobić. No nie, no już nie będę teraz klepał w ten. Nie, no otwórz Google'a, otwórz, bo zobaczymy. Ciekawe, czy oni to zrobili dobrze, czy źle. Zrobimy po raz pierwszy w podcaście Mała Wielka Firma eksperyment na żywo. Dobra, wpisuję Cień Wiatru. Boże, co ty czytasz, chłopie? Oj, to jest fajna książka. Światksiążki.pl na przykład, no. Dobra, Światksiążki.pl zapłacili. A jest też Merlin. Jest Merlin. Cień Wiatru. No dobrze, to już wszystko w przypadku księgarni Świat Książki działa. A zobacz w przypadku Merlina. Proszę bardzo. O! Cień Wiatru. Jest, okładka miękka. No. Oraz jest płócienna też. Tak. I książka audio na jednym CD format MP3. No właśnie. Czyli dokładnie chodzi o wygenerowanie tak zwanej landing page, czyli strony, na której klient ląduje po wykonaniu akcji, o którą go prosimy w danej reklamie. Dlatego, że taka landing page, w ogóle taki tunel akcji, który jakby chcemy zapodać po reklamie, sprawia, że efektywność tej reklamy rośnie. Tutaj nie chodzi tylko o internet. Chodzi o to, że jeśli podaje na przykład numer infolinii związanej z konkretnym produktem w reklamie prasowej, to jeśli człowiek dzwoni na tę infolinię, to on się nie powinien dostawać na ogólną infolinię i teraz proszę mnie połączyć z panem Zenkiem od wózków widłowych, a w ogóle oglądałem reklamę modelu C15 i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli podaje numer infolinii, to powinna odbierać pani, która mówi: sprzedaż wózków C15, słucham pana. Podać wszystkie informacje, być dobrze poinformowana. Nie ma nic gorszego właśnie niż odstraszenie klienta, który już wykonał ten element akcji, bo on jest na końcu drogi, jest praktycznie nasz, a najgorsze, co można zrobić właśnie to zostawić go czy zrzucić go na początek jakiegoś innego tunelu, którym on musi jeszcze przejść. No i teraz taka wątpliwość mi się narodziła w głowie. Czy jeżeli my będziemy budować każdą naszą reklamę tak, żeby była jak najbardziej skuteczna, zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, to czy te reklamy nie będą po prostu nudne? No bo przecież gdyby każda reklama była tak budowana, to one by wszystkie były takie same. Nie. Badania, o których pisałem kilka lat temu na blogu, w wpisie Kreatywność jest szablonowa, pokazują coś takiego. Bo pamiętasz tytuły swoich wpisów? Pamiętam tytuły swoich wpisów, pamiętam ten konkretny tytuł, dlatego że to jest naprawdę bardzo fajne badanie. Polecam w ogóle lekturę całego wpisu, w dużym skrócie. Nie ogranicza się, całego bloga. Przeprowadzono badania reklam, które podobają się konsumentom i do tego wygrywają konkursy reklamowe. Okazało się, że da się je wpisać w konkretne szablony. I one są kreatywne, one są naprawdę nowatorskie, natomiast ta kreatywność właśnie objawia się... My nie lubimy reklam, które łamią wszystkie schematy, dlatego, że one są nieskuteczne. One mogą być naprawdę super, hiper kreatywne, ale bardzo rzadko zdarza się reklama, która jest skuteczna, która się podoba ludziom i która łamie schematy. Najczęściej jednak ten syndrom inżyniera Mamonia gdzieś w nas siedzi i nam się podobają reklamy, nawet nowatorskie, ale zrobione według schematu, który my lubimy przejść. Dlatego ta AIDA tak działa. A wydawało mi się zawsze, że to jest tak, że reklamy, które wygrywają konkursy, to zwykle są reklamy, które nie sprzedają. Nie. Poza EFIE, no bo tam jest tam ten... Nie, tu chodziło o badania właśnie takich reklam, które się po pierwsze podobają konsumentom i do tego sprzedają. Także one są rzeczywiście szablonowe i nie w negatywnym znaczeniu szablonowe, tylko właśnie szablonowe w sensie korzystania z jakichś tam rozwiązań. I tej kreatywności można się nauczyć. Ja to pisałem właśnie w kontekście tego, że ludzie myślą, że kreatywność to jakaś iskra Boża i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie, że można się tego nauczyć. Są metody nauczania kreatywności i można robić skuteczne reklamy, które nie są szablonowe, ale no jakby... Po co sobie utrudniać życie? No właśnie.
No to jeżeli ktoś do tej pory miał wątpliwości, czy Paweł jest naprawdę przesiąknięty tym, co robi na co dzień, to teraz już nie ma wątpliwości, dlatego że powiedziałeś tak, że zachęcam do przeczytania tego wpisu Kreatywność bywa szablonowa. Aha. Nie powiedziałeś, zachęcam do przeczytania mojego blogu. Mhm. Czyli jakby skoncentrowałeś uwagę. Tam jest element akcji, tam macie wejść, wpisać Kreatywność szablonowa. Ale to było tak, że skoncentrowałeś uwagę nie na tym jednym wpisie. Powiedzieć, no tak? Dokładnie. No. Nie no, ale to też to też jakby pokazuje, jak ta reklama powinna działać. Reklama nie powinna działać. Słuchajcie, mam fajny blog, gdzie jest 15 tysięcy wpisów, wejdźcie i przeczytajcie, bo każdy jest tego wart. Tylko reklama, dobra reklama mówi, słuchajcie. Ten wpis w tym konkretnym momencie was zainteresuje. Dokładnie. A jak ktoś przeczyta i go zainteresuje, to prawdopodobnie sobie kliknie na następne. No. Albo się zapisze. A tam jest element akcji powiązane wpisy. Markowi dzwoni telefon, którego nie możemy znaleźć. Pauza. Na tym kończymy. Bardzo serdecznie zapraszamy do Zgorzelca, gdzie będziemy 30 września. Mamy nadzieję, że również was tam nie zabraknie. Będziecie mieli dla nas jakieś pytania ciekawe o reklamy i inne rzeczy? Będziemy mówić o reklamie w internecie, będziemy mówić o reklamie lokalnej, o tym, jak to robić skutecznie i jak robić to efektywnie. O reklamie cały czas będziemy mówić. O reklamie, tak, o reklamie. Tak, chociaż moglibyśmy też o innych tematach, jak robić to efektywnie, no ale... Nie, czujesz się ekspertem z tego tematu? Tak, nie, powinieneś jakby, tak jak sami mówiliśmy, kreujesz się na eksperta z jednej dziedziny, tak? Nie można być we wszystkim. Nie, no nie można, to prawda. Znaczy, no to tam, to dobrze. Wobec tego zapraszamy do Zgorzelca. Szczegóły na temat tego sympatycznego spotkania na stronie www.zgorzelec.info. Albo na naszych stronach. Zapraszam. Dziękujemy.